Młodzi i zdolni wokaliści z Inowrocławia i regionu, finaliści konkursu piosenki Pokażemy co umiemy w Parku Solankowym stoczyli bitwę na głosy. Finał 22. Dziecięcego Festiwalu Piosenki Pokażemy co umiemy odbył się w Muszli Koncertowej. Przez ponad 2 godziny w Solankach rozbrzmiewały polskie przeboje w interpretacji tych najmłodszych, dopiero stawiających pierwsze kroki na estradzie, jak i tych zaprawionych w konkursowych bojach. O festiwalowe laury walczyło 31 solistów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Konkurs rozegrano w 4 kategoriach. Na scenie prezentowały się przedszkolaki, uczniowie klasy zerowej, uczniowie szkół podstawowych z klas 1, 3 i 4, 6, a także gimnazjaliści. Młode gwiazdy festiwalu oceniało profesjonalne jury w składzie Monika Warakomska, Robert Myca-Kowalski i Szymon Welandowski. Zwracając uwagę na warunki głosowe, muzykalność, wykonanie i interpretację, dykcję, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Uważam, że poziom był dosyć wysoki. Dzieci zaprezentowały się, dzieci i młodzież naprawdę z jak najlepszej strony. Mieliśmy problemy, żeby wybrać tych najlepszych, bo naprawdę poziom jest... Jest to konkurs na wysokim poziomie, moim zdaniem. Piosenki z dziecięcej płytoteki i te dobrze znane z rozgłośni radiowych, młodzi wokaliści poprzez dobry repertuaru starali się przekazać, co im w duszach gra. Nie zabrakło fasolkowych hitów, czy też piosenek Majki Jeżowskiej. Bardziej doświadczeni konkursowicze sięgali po utwory Maryli Rodowicz, Dawida Podsiadło, a nawet po muzykę filmową. Biblioteka Miejska, mając za partnera Kujawskie Centrum Kultury, już po raz drugi przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. W Teatrze Miejskim wieczorową porą bawiono się w otoczeniu książek. To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy. Nocy z biblioteką. Inowrocławianie, ci mali i ci z prawem do spacerowania po zmroku, przez kilka godzin bawili się w Teatrze Miejskim. Ale za to w otoczeniu książek, bowiem Biblioteka Miejska przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, mając za partnera Kujawskie Centrum Kultury. Inowrocławska księżnica, podobnie jak ponad 1000 innych bibliotek z całej Polski, postanowiła w niecodzienny sposób promować czytelnictwo. Co można było spotkać w Teatrze po zmroku? Masę wrażeń. W tym roku cała akcja Noc z Biblioteką została przeniesiona do teatru i wspólnie z Kujawskim Centrum Kultury zaproponowaliśmy naszym czytelnikom i sympatykom biblioteki sztukę Williego Russella Edukacja Rity w reżyserii Tomasza Mędrzaka, w wykonaniu Tomasza Mędrzaka i Agnieszki Sitek. Był również kiermasz taniej książki, każda książka kosztowała 2 zł. Cała akcja Noc w Bibliotece odbywała się pod hasłem Przynieś książkę do biblioteki. Kto przyniósł książkę do biblioteki lub zakupił książkę, mógł wziąć udział w loterii fantowej, a naprawdę dużo mieliśmy sponsorów, więc myślę, że każdy był zadowolony. Dawid Wiśniewski, zawodnik Inowrocławskiego Towarzystwa Tenisowego Goplania, wygrał międzynarodowy turniej Tennis Europe 2016. Tenisista ITT Goplania Dawid Wiśniewski wygrał prestiżowy turniej młodzików Tennis Europe Łódź Cup 2016. Dawid to pierwszy inowrocławski tenisista, który zwyciężył w międzynarodowym turnieju rozgrywanym w Polsce. Podopieczny Ryszarda Stryjskiego w ponad 3-godzinnym finale pokonał faworyta Maxa Kaśnikowskiego z Legii Warszawa 3-6, 6-1, 7-5. Tak, mój najlepszy. Po prostu jestem z siebie bardzo zadowolony. Zagrałem bardzo super turniej. Zagrałem swój bardzo dobry tenis. Bardzo dobrze grałem. W pierwszym secie może zagrałem trochę słabiej, ale w drugim secie się wziąłem, wygrałem gładko drugiego seta. W trzecim miałem bardzo nerwówkę, przegrałem 4-1, 40-0, ale się nie poddałem, wola walki była dobra. Zagrałem do swoje do końca i wygrałem 7-5. W popularnej Królówce odbyła się międzynarodowa konferencja popularno-naukowa Znaki Miasta, podczas której pochylano się nad różnymi aspektami Inowrocławia z początku XX wieku. W auli III LO tym razem omówione zostały wielokulturowe kody miasta. Organizatorzy chcieli zgłębić m.in. architektoniczną ideę pierwszego osiedla w Inowrocławiu, ideę miasta ogrodu. Uznaliśmy, że miejsce, którym jest osiedle zwane Ustroniem w Inowrocławiu, zawiera sobie cechy architektury, która jest typowa tak naprawdę nie tylko dla
stylu pruskiego, ale też zawiera w sobie jakiś element europejskości, ponieważ związane jest bezpośrednio z ideą Garden Cities, czyli miast ogrodów. Wiadomo, że takie koncepty powstawały wtedy w wielu krajach Europy. Oczywiście my byliśmy pod zaborem i z pewnością zaborca swoje cechy estetyczne tutaj umieścił, natomiast z pewnością w samym układzie, nawet geometrii gmachów wokół naszej szkoły, wokół trzeciego liceum, odczytać można pewne założenia typowe dla myśli europejskiej, co warto popularyzować. W czasie konferencji zaproszeni goście opowiedzieli na przykład o wielokulturowej przestrzeni wokół gmachu trzeciego Elowi w Wrocławiu z perspektywy archeologicznej. Poruszono także temat literackich i kulturowych kontekstów idei miast ogrodów. Młodzi tancerze z inowrocławskich przedszkoli opanowali halę widowiskowo-sportową, by już po raz 17 walczyć o uznanie publiczności Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. Młodzi tancerze z inowrocławskich przedszkoli już po raz 17 pokazali, że waltz, samba, cha-cha, jive nie mają przed nimi tajemnic. Choć czas karnawału w tym samym wielkich bali już dawno za nami, rąbińska hala przemieniła się w taneczny parkiet, na którym królował wdzięk, czar i szyk właściwy istotom do lat 6. W balu na ponad 100 par uczestniczyli mali tancerze z inowrocławskich przedszkoli. Kolorowe, tęczowe spódnice, balowe sukienki, falbany i falbanki, białe koszule, czarne muchy i błyszczące buty. Młodzi eleganci i małe damy zadbali o to, by strój, w którym prezentowali się podczas 17 Mistrzostw Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków, był odświętny. Jak na imprezę rangi mistrzowskiej przystało, otworzył ją Polonez w wykonaniu par turniejowych. Mali tancerze walczyli o uznanie publiczności i Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia, startując w dwóch kategoriach. Pary amatorskie i zaawansowane, czyli turniejowe. Oj tak, 17 Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków z udziałem dzieci. Dla dzieci, ale także dla ich rodzin. W związku z tym myślę, że przeszło 220 przedszkolaków tańczy dzisiaj na parkiecie. Jest to przeszło 100 par. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że choć po zmianach, które zaszły w przedszkolach, w nauce zajęć dodatkowych, Inowrocław tańczy. Na kortach tenisowych w Parku Solankowym odbył się dwudniowy jubileuszowy turniej tenisowy Rotary o Puchar Prezydenta Rotarian. Na kortach tenisowych w Parku Solankowym odbył się dwudniowy jubileuszowy 20. turniej tenisowy Rotary o Puchar Prezydenta Rotary Klub Inowrocław. Zmagania tenisistów trwały dwa dni. Pierwszego rozegrano mecze eliminacyjne, a drugiego zostały rozegrane półfinały i finały. W imprezie uczestniczyło kilkunastu zawodników. To 20 raz już. Nawet my robimy to w formie bardzo przyjaznej, to znaczy zapraszamy kluby naszego regionu, przyjaciół z firm zaprzyjaźnionych, które współpracują z nami. Traktujemy to jako swego rodzaju taki akcent, że sport dla Rotarian też jest ważny, tak? I dla ludzi, szczególnie dla młodych ludzi. Chcemy pokazać tutaj, że powinniśmy uczyć się, pracować, zarabiać, a także i się zabawić i pokazać, że te wszystkie formy są możliwe. Rotarianie słyną z tego, że dają i zawsze pokazują, jak można dawać nawet dobry przykład, bo to jest istota sprawy naszej. W sali koncertowej odbyło się spotkanie poświęcone niebezpiecznym zjawiskom, z którymi coraz częściej styka się młodzież. Cyberprzemoc, narkotyki, czy można ich uniknąć? To tytuł wspomnianej konferencji. Przez kilka godzin młodzież z naszego powiatu mogła posłuchać ciekawych warsztatów. Te poprowadzili specjaliści. Była mowa o stalkingu, hejtach czy takim zjawisku jak grooming child. Wiele pozytywnych emocji wzbudził też wykład brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie Kajetana Broniewskiego, który opowiedział o tym, że praca, sport i zdrowa rywalizacja jest dobrym wyborem w życiu. Organizatorem wydarzenia była Komenda Powiatowa Policji. Chciałem przekazać, że sport jest, że w sporcie jest podobnie jak w życiu, że jest to nieustanna walka, że trzeba się wykazać ambicją, nie poddawać się stresowi, trzeba być konsekwentnym, punktualnym, uczciwym, pracowitym i że dzięki tylko takim cechom
no i wytrwałości można osiągnąć sukces, bo oczywiście w sporcie trwa to krócej, ale niestety w życiu, jeżeli chcemy osiągnąć sukces, mieć dobrą pracę, to trzeba się uczyć, kształcić, poświęcić bardzo dużo czasu. A teraz obecne możliwości dają młodzieży dużo różnych wyborów, no, które czasami nie są może do końca takie, jak powinny być. I chciałem, żeby zrozumiały, że te rzeczy, które sprawiają trochę przyjemności, czasami nie przyniosą korzyści w przyszłości, a te, które są, powiedzmy, niezbyt przyjemne, to tak naprawdę w przyszłości może być dla nich odskocznia do innego zupełnie świata i że żyją w państwie. No, dałem przykładów kilka z moich lat, kiedy zacząłem uprawiać sport, no, który daje olbrzymie możliwości, których myśmy nie mieli. I z tego powinni skorzystać. Na deskach Teatru Miejskiego odbyła się 11. edycja wojewódzkiego konkursu wokalnego dla dzieci i młodzieży Piosenka bez barier. Już po raz 11 młodzi wokaliści z województwa kujawsko-pomorskiego stanęli w wokalne szranki podczas konkursu dla osób niepełnosprawnych Piosenka bez barier. Na scenie spotkali się wokaliści w wieku od 7 do 24 lat, reprezentujący cztery kategorie wiekowe. Nie zabrakło prezentacji w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i po raz pierwszy w historii wszystkich edycji konkursów migowym. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, gdyż wybór najlepszych rzeczywiście nie był zadaniem łatwym. Szczerze mówiąc, musimy patrzeć na wiele aspektów. Jako muzycy patrzymy oczywiście na wykonania artystyczne związane z muzyką, z wysokością dźwięku, ale musimy też wziąć pod uwagę również te ograniczenia fizyczne, czyli to, w jakim stopniu kto jest upośledzony, jakie są te mankamenty i problemy, które mogą wynikać w momencie wykonania. Tak samo pozycja ciała, czy jest to siedzenie, czy stanie, wiek nie jest bez znaczenia. Myślę, że jest sporo tych kryteriów i jest nam, nie ukrywam, trudno podjąć jednoznaczną ocenę. Także dyskutujemy intensywnie w trakcie obrad pokonkursowych. Stała wystawa solnictwa w podziemiach Teatru Miejskiego przez dwa dni była terenem gry miejskiej Odkrywamy Górnicze Skarby. W roli poszukiwaczy wystąpili uczniowie szkół podstawowych. W zabawie brały udział dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Mali odkrywcy musieli poradzić sobie z różnymi zadaniami związanymi z białym górnictwem. Każdą klasę podzieliliśmy na 5 drużyn i każda drużyna musiała wykonać 5 zadań. Tak? Pierwsze zadanie polegało na tym, aby wykonać czapki górnicze, drugie zadanie odszukać tekst na planszy, tak? I to też była podpowiedź. Trzecie zadanie polegało na to, aby odkryć przy zamkniętych oczach, jakie po prostu dotykają przedmiot, też oczywiście z tematyką górniczą. Czwarte to ułożenie puzli i piąte to w stroju górniczym nadmuchanie balonów, z których też de facto jak przebiją, to wyjdzie im tutaj podpowiedź. Dzięki górniczym atrakcjom dzieci bliżej poznały historię wydobywania soli w naszym mieście. Myślę, że najbardziej to dowiedziały się, że wystawa solnictwa jest tutaj u nas w Inowrocławiu, że można ją zwiedzać. No i oczywiście dowiedziało się tego, że 30 lat temu tutaj jeszcze czynnie działała kopalnia, tak, soli. Piątkowy magazyn miejski dobiegł końca. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli Państwu spędzić miły weekend. Czego życzę. Do usłyszenia. Prezydent miasta Inowrocławia zaprasza na imprezę plenerową z udziałem gwiazd zespołów Happy Set, Strachy na Lachy, Teresy Werner, Dawida Kwiatkowskiego i grupy Boys. Koncerty odbędą się 11 i 12 czerwca na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Początek wspólnej zabawy i wielkiego grillowania o godzinie 12. Dwie godziny później wystartują mistrzostwa w rodzinnym ślizgu wodnym. Między 15 a 17.30 na dzieci czekać będą animatorzy. W sobotę część koncertowa rozpocznie się o godzinie 18, a w niedzielę o godzinie 16. Dodatkowo 11 czerwca w godzinach od 12 do 14 na lotnisku będzie można oddać krew. Przez cały dzień w Parku Salankowym w godzinach od 10 do 18 funkcjonować będzie Jarmark Kujawski. Szczegóły na stronie inowroclaw.pl.